Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. Strach to jest tylko myśl. Puść ją, niech odpłynie. Duch mój, lud mój, dzisiaj jest ranny, sprowadzany tylko do rangi, nieodczuwalny. Stół nie jest okrągły, głos nie jest słyszalny, nikt nie będzie nas kochał, to się sami kochamy. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie nucąca ore ore Anna Tatarska. To nie było ore ore, tylko Eder Lezi, ale cześć. Może być Adar Lezi. Dobrze. Zanim przejdziemy do naszego wspaniałego, a może nie, może najpierw zapytajmy Aniu, co u ciebie? Co słychać? Jak życie? Słuchaj, świetnie. Zobacz, jakie mam biuro. Poczekaj. Wspaniałe. Czy to jest Lego? Lego. Wspaniałe. Czy to jest... Czy to jest Joker z mieczem świetlnym? I w kółku z kaczuszką. Wspaniałe. Lego, Lego najwspanialsze. Pozdrawiam. A to jest moja złota torebeczka na przekleństwa, więc nie pozwalaj sobie dzisiaj. A powinnaś złotóweczki wrzucać, jak przeklniesz. Poczekaj, bo ja jestem w pokoju mojego syna, więc po prostu mówisz mar. Oho. Tu? Czy to są pieniążki? Mhm. To są pieniążki, Kuba. Jestem gotowa. Dobra. Najpierw ankiety, bo w poprzednim odcinku pytaliśmy was o waszą ulubioną rolę Matthew Broderika i egzekwo wygrało, wygrały wybory i bycie mężem Sary Jessica Parker. No cóż, trudno o lepsze rola odpowiedzi. Rola życia. No a w tym tygodniu w ankiecie znajdziecie pytanie o wasze ulubione seriale polskie na Netflixie, a dlatego, że rozmawiamy dzisiaj o Infamii, czyli najnowszej produkcji tegoż streamingu. I jest to polska produkcja. Produkcja, która cieszy się nagle nieoczekiwaną popularnością nawet w Stanach Zjednoczonych. O niej New York Times napisał, więc to już o czymś znaczy. A o czym jest Infamia? Aniu, proszę mi powiedzieć. Ty zawsze chcesz, żebym ja rekapitulowała, ale... No to wspaniale robisz. Tak, i trwa to potem 10 minut, ale spróbuję trochę sprawniej. Główną bohaterką Infamii jest młoda Romka Gita. Nie wiem, czy tam jest dokładnie powiedziane, ile ona ma lat. Ja 17. Tak jakoś, 17, nie? No właśnie, miałam powiedzieć. Która, poznajemy ją, kiedy powraca z Walii do Polski. Mieszkała w Walii przez parę lat. Na pewno urodziła się tam jej młodsza siostra, jak sądzę. Bo ona mówi głównie po angielsku. No i wracają do Polski. Na początku nie do końca wiemy dlaczego, ale tak jakby jest zasugerowane, że coś tam ojciec przeskrobał, ale że chyba dostał zgodę, żeby wrócić na łono rodziny, że będzie z nimi pracował. Gita w Walii żyje no właściwie jak każda inna nastolatka. Wydaje mi się, że rodzina tam specjalnie jej na miejscu nie pilnuje, ma przyjaciół. Trochę robią razem muzykę, trochę wariują, jak to nastolatki, ale wszystko jest tak całkiem zwyczajnie. No i po powrocie do Polski jest twarde lądowanie, bo wprowadzają się wszyscy do domu rodzinnego. No, dom chyba należy do wuja, ale właściwie tam mieszka tyle od nóg, że tak powiem, więc trudno powiedzieć, kto do końca zawiaduje tą przestrzenią. No i Gita zostaje wrzucona w znacznie bardziej taką tradycyjną sytuację, tym bardziej, kiedy okazuje się, że, i to nie jest spoiler, jak sądzę, bo to wszystko jest gdzieś właściwie w zwiastunie, że będzie musiała wziąć ślub, bo została w cudzysłowie przehandlowana, to znaczy rzeczywiście rodzice dostali zgodę na to, żeby wrócić na łono rodziny, ale ojciec musi oddać dług, a ten dług może spłacić tylko wydając córkę za mąż, za bardzo bogatego Roma z Czech. No i zaczyna się trochę walka ze światem o to, żeby jednak
postępować zgodnie z własnymi potrzebami i przekonaniami. Równolegle droga muzyczna, bo gitara rapuje i też w Polsce się zderza z jednej strony z tą taką muzyczną tradycją rodzinną, no, która gdzieś tam w innej estetyce totalnie się obraca, ale może się też powolutku troszeczkę realizować jako właśnie raperka. No i przede wszystkim miłość, która przychodzi niespodziewanie z siłą huraganu i również jak huragan ma katastrofalne konsekwencje. To co? To chyba tyle, nie? No tak, to jest takie powiedzmy klasyczne coming of age story. Bardzo? No powiedziałbym, że bardzo i gdyby nie ten wątek romski i jakby forma tego serialu, no byłby to klasyczny po prostu, klasyczna produkcja właśnie taka dla młodzieży, a tutaj dostajemy coś, co jest bombonierką, ale taką z wyższej półki. Z bombami, w sensie bombonierka z bombami, a nie z cukierkami. Tak, tak. Myślę, że musimy tylko podkreślić, bo to jest istotne, że tak, z jednej strony rzeczywiście to jest pierwsza w ogóle, myślę, polska produkcja, nie tylko serial, a już na pewno nie serial Netflixa, która tak dużo przestrzeni daje społeczności romskiej, no bo tutaj cała akcja się rozgrywa w obrębie tej społeczności. Dzięki temu, że akcja osadzona jest w małym miasteczku, to też śledzimy napięcia na linii Polacy-Romowie i rasizm, i ksenofobię, i wynikające z tego konflikty, które powiedziałabym pokazane są bez cukru i naprawdę ostro. Natomiast nie jest to absolutnie produkcja dokumentalna, chociaż została bardzo dokładnie zresearchowana i konsultantką była tutaj Joanna Talewicz, naukowczyni półromka, która jest, mam wrażenie, taką naczelną polską specjalistą, specjalistką od kwestii romskich w kulturze, też antropolożka kultury. To, co widzimy na ekranie, to jest wyobrażona historia, która miesza wiele wątków z różnych grup. I to nie jest tak, że to jest opowieść o konkretnych zasadach, że należy brać to jeden na jeden, tam się po prostu przeplatają różne inspiracje i ta historia ekranowa razem z zasadami na przykład, tak, tradycjami czy estetyką, która tam jest przemycona, jest jednak wyobrażona. O. To prawda, to prawda. Jeszcze sobie przygotowując się do tego podcastu, ale też tam do tekstu, który piszę o tym, że serialu, obejrzałem sobie jeszcze Papusza przede mną, rewatch Papuszy, ale obejrzałem sobie Diabły Doroty Kędzierzawskiej z początku lat 90. No i to jest przygoda, powiem ci, ten film. I też to jest ciekawe, czy to jest mega kino artystyczne i po prostu jest zwyczajnie nudne, ale chodzi mi bardziej o to, że obrazowanie Romów w dużej mierze się nie zmieniło, nie? Od lat 90. Nasze wyobrażenia są jakoś tak sposób utkane z takich klisz typu, że przyjeżdża tabor, to tak się mówi, nie? Tabor. Taki tabor, taki z ludźmi po prostu nie wiadomo skąd i zagraża nam, Polakom, niebezpieczeństwo. No bo to jest miks dwóch historii, zwróć uwagę. Jedna to są Romowie, takie kolorowe ptaki, prawda, koncert, występ, bawimy się i wtedy to jest przestrzeń wyjęta ze wszystkich naszych lęków i uprzedzeń, bo jest pięknie, a pani macha kolorową spódnicą, tak, a pan gra na tam jakimś tam instrumencie i tutaj wszyscy po prostu Polacy z nadżurku, prawda, i po mszy idą tańczyć na koncercie i jest super i nawet pewnie znają te kawałki. No ale właśnie druga narracja to jest ta, o której powiedziałeś, tak, czyli inne zagrożenie, w ogóle na pewno ktoś gorszy, niższy, prawda, bo bez tak, z jednej strony bez stałego domu, no bo kto się decyduje na mieszkanie, prawda, nie wiem, w przyczepie, no dodam, że w dzisiejszych czasach to nawet jest to już w ogóle synonim bycia cool, mieszkać w przyczepie, więc może tutaj się coś zmieniło, a dwa, że właśnie jakaś taka estetyka, która udaje bogactwo, prawda, te insynuacje, że oni nie mają, ale udają, że mają, prawda, i malują złotą farbą i tak dalej, i że to jest takie w ogóle kiczowate i na pewno my jesteśmy lepsi, więc to widać tutaj też, że te przekonania, uprzedzenia cały czas mają się dobrze. Tak, 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 i w serialu też mamy taką egzotyzację romskości,
ale wydaje mi się, że też trudno się nie zachwycać na przykład tą całą stylówką Gity, która jest takim pomieszaniem właśnie estetyki romskiej z taką hipsteriadą po prostu. I ma nosi te kolczyki, ma jakiś taki makijaż bardzo, bardzo wyraźny. No i też trudno właśnie nie spojrzeć na nią i nie powiedzieć, wow, dziewczyno, w ogóle skąd ty to wszystko masz? Z jakiego lumpeksu wyciągnęłaś? I wydaje mi się, że to chyba na Wołgu się pojawiła recenzja Ani Koniczyńskiej właśnie o tej egzotyzacji, że tego nie możemy uciec, no bo tak naprawdę trochę nie znamy tej drugiej strony, nie znamy tych Romów, tylko możemy bazować niestety na tych stereotypach, które gdzieś tam są wsączane przez lata, nie? Że jadą cyganie, przepraszam za to słowo, chowaj swoje córki, bo ci je ukradną, nie? To jest ta narracja. Oni by wcale ich nie chcieli, to inna sprawa. No to właśnie, dokładnie. I ten serial trochę z tym, infamia trochę z tym polemizuje, wchodzi w dialog z tymi takimi utartymi schematami, ale też dostajemy spory taki fragment, soczysty fragment po prostu romskiej kultury. I wydaje mi się, że to jest mega ciekawe, nie? Że oni mają ten swój taki kodeks tradycji romskiej, który się nazywa Romanipen i zostaje nam on w taki dosyć przystępny sposób wyłożony poniekąd. Ja bym tylko tutaj zauważyła, że to nie jest kodeks, którego przestrzegają wszyscy Romowie tak. I to nie jest jakby prawo, które obowiązuje wszystkich, tylko niektórzy według niego żyją, co też jest ważne właśnie a propos tego, że ten serial nie reprezentuje całej homogenicznej społeczności romskiej, ponieważ nie ma czegoś takiego. Ty wspomniałeś tutaj tylko o kostiumach i o makijażu. Ja bym chciała od razu, mam tutaj bardzo długą listę twórców, ale chciałabym od razu powiedzieć, bo uważam, że rzeczywiście na poziomie kreacji ten serial jest dość niesamowity. Mówiliśmy, że to nie jest takie dokumentalne pokazanie, więc on trochę tak jak musicale popularne hollywoodzkie tworzy jakiś taki wykreowany świat, trochę taki jakbyśmy nagle wjeżdżali, nie wiem, w jakiegoś Markeza, tak? To jest jakaś taka poezja współczesna i sposób, w jaki są udekorowane te przestrzenie, niby inspirowane, ale jest to jakby to jest jakaś hiperbola, tak? To jest wyniesione na wyższy poziom, tak samo te stylówki Gity, one są, no to jest kreacja, wszystko od początku do kreacja, co nie powinno dziwić, bo za scenografię odpowiadała Jagna Dobesz, czyli no fantastyczna absolutnie scenografka. Kostiumy to Anna Englert. Szukam, kto robił makijaż, make-up, charakteryzacja. Janusz Kaleja, Agnieszka Sasim. I jeszcze bym wspomniała o muzyce, o której pewnie będziemy potem mówić trochę więcej, bo mamy jakby muzykę filmową, tę taką w tle i to jest Łukasz Targosz, ale też Wojtek Urbański z Dispensa Records, to są wszystkie rapowe kawałki, no bo Gita, tak jak wspomnieliśmy, rapuje tutaj, to wszystko powstało we współpracy właśnie z Wojtkiem, ale też z raperką Ryfą Ri. I to jest w ogóle, uważam, mega taki wytrych, bo ja nie cierpię musicali, w musicalach właśnie często są te absurdalne momenty, że ktoś, nie wiem, je śniadanie, po czym nagle uznaje za zasadne uderzyć w pląsy i wyśpiewać ci swoje kredo życiowe. I tu w pewnym sensie to też się dzieje, tak, mamy takie sceny, gdzie ona śpiewa i to jest określone, że ona występuje, ale czasami to jej śpiewanie jest takie właśnie, jakby zastępuje dialog, nie jest realistyczne, tak? Po prostu komunikuje się z widzem przez muzykę i uważam, że to robi po prostu fantastyczną robotę. Część z tych piosenek, bardzo polecam w ogóle tą playlistę Infami na Spotify, czy tam nie wiem, czy jest też na innych serwisach, bo to jest czat i te piosenki służą właściwie wymiennie z dialogami, momentami są super komunikatywne i po prostu chwytają klimat fantastycznie. Albany, Nike razem, wzrok przed siebie, kwiaty. Bo co to za różnica, jak cię widzą ziomki z klasy. Screw them, forbidden, look at my swag. Złote kolczyki są gypsy, so take a bow, bow, bow. Stryknij. Kada są mene wime, sana z mangie, sarfa, melia, cia, vena, meg. Ja ze sobą git, gita, jak Andrzej, jak. Tak, ten klimat
pewnie jest uchwycony dzięki tak naprawdę reżyserce Annie Maliszewskiej, która ma za sobą taki background teledyskowy, po prostu teledyski, ale też dokumenty, do czego jeszcze wrócimy. Ale jeszcze jednym reżyserem jest Kuba Czekaj, który zrobił między innymi Baby Bump. To też jest taki ma teledyskowo-baśniowy klimat, który no, bardzo pasuje do tego serialu. I do tego są jeszcze zdjęcia Wojtka Zielińskiego, który po prostu to tak domyka elegancko i faktycznie gdzieś tak jesteśmy na takiej granicy realności i trochę takiego wyobrażenia mimo wszystko. Ja bym dodała, że Sebastian Łach, który gra ojca Gity, Marko, to też jest taki właśnie aktor Kuby Czekaja i myślę, że on się tutaj mógł stąd wziąć, chociaż za obsadę odpowiadała Nadia Lebi, która jest fantastyczną reżyserką castingu, więc ona mogła po prostu sama go, że tak powiem, sama na niego wpaść, aczkolwiek właśnie on się kojarzy z Czekajem, co jest w ogóle genialnym ruchem. On jest w tej roli Marko fantastyczny, ale ja wiem, że ty masz inną faworytkę. Ja mam oczywiście zawsze Magdalena Czerwińska, to jest mój numer jeden. I dzisiaj sobie próbowałem prześledzić, odkąd ją kocham i jest to, proszę ja ciebie, Zostać mi z dwa. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, to Kuba mi mówi tak, Magda Czerwińska babcią, to jest jakaś przyginka, poczułem się staro. No bo na rzeczywiście, rzeczywiście Viola grana przez Magdę, czyli mama Gity, tej głównej bohaterki, no jest babcią, bo ma czworo dzieci i jej najstarsza córka już doczekała się swoich, ale biorąc pod uwagę zasady rządzące tym światem i to, jak wcześniej dziewczyny są wydawane za mąż, czy w ogóle jak wcześniej się małżeństwa tworzą, bo przecież ci chłopcy często też są bardzo młodzi, no to nie powinno dziwić, bo Magda Czerwińska jest po 40, czyli w tamtych realiach rzeczywiście spokojnie mogłaby mieć już 5-letniego wnuka. No też może grać starszą osobę, bo jakby ten wiek rodziców jest niejasny. Niedookreślony, tak. No właśnie, no i oni przyjeżdżają z tym całym majdanem dzieciowym z Wielkiej Brytanii i faktycznie próbują się odnaleźć w tych realiach polskich na nowo, a tylko dlatego, że po prostu Viola no już trochę ma dosyć życia w przyczepie właśnie w Wielkiej Brytanii, w takim no to nie jest tabor, tylko no bardziej jakieś takie osiedle tych takich przyczep. Bo oni tam mieszkają w społeczności, tak sądzę, tak przypuszczam, tych tak zwanych travelersów, podróżników, no. Tak? No bo jakby w Polsce mamy Romów i to jest jakby jedna historia, ale kto tak jak ja lubi reality TV, to być może kojarzy te takie show właśnie, to chyba na TLC, prawda, właśnie o społeczności tych tak zwanych travelersów. I to są trochę inni Romowie, jest inna historia, ale też inna estetyka, inny sposób życia i tam właśnie te przyczepy, takie mieszkalne przyczepy są bardzo popularne. No i oni coś takiego przywożą, nie? No tak. No i porozmawiajmy może, zanim tak zgłębimy się jeszcze trochę w fabułę, to może pogadajmy o Zofii Jastrzębskiej, czyli głównej bohaterce, czyli gra Gitę, główną bohaterkę. I powiem ci tylko, że Jastrzębską kojarzę z Nieszczęsnej Warszawianki, gdzie bodajże w jednym odcinku gra chyba w pierwszym postać, którą albo mówi niewiele, albo nie mówi nic i uprawia seks z szycem, więc jakby z przedmiotu... Ja w ogóle zapomniałam, że ona tam gra, w sensie musiałam przeczytać, miałam tak, czekaj, kto to był, ale już potem mi się przypomniało, tak, ale no... Tak, no i ona po prostu, wiesz, z roli przedmiotu pożądania dziada w kryzysie wieku średniego... wchodzi po prostu cała na biało, czy nawet cała na kolorowo w głównej roli i jest absolutnym odkryciem. No tak, my mamy w ogóle bardzo dużo teraz młodych, zdolnych aktorek, myślę sobie, i one są absolutnie wspaniałe, nie wiem, Magda Koleśnik, tak, czy Sandra Drzmalska, każda ze swoim vibe'em, ze swoją historią, ze swoją estetyką i też myślę, że wystarczająco długo się porównywało kobiety do siebie, napuszczając je i robiąc z tego jakiś wyścig, ale autentycznie powiem ci, że ja chyba nie widziałam takiego debiutu. To znaczy wydaje mi się po prostu, że tu się wiele czynników splata. To nie jest tylko kwestia talentu czy charyzmy Zofii, tylko to jest też ta rola, to jaka ta rola jest, to, że to jest rola tak.
pierwszoplanowa, że to jest rola, która wymaga bardzo szerokiego wachlarza umiejętności, tak, mówienia w trzech językach, śpiewania w dwóch estetykach, bo ona zarówno występuje właśnie z rodziną w tych, na tych tradycyjnych, tych jak i rapuje, funkcjonowania w co najmniej dwóch rzeczywistościach, więc po prostu to jest taki taka rola idealna do tego, żeby wejść na scenę z wielkim bang i powiem ci, że właśnie biorąc pod uwagę, że ten serial tak jak to w Netflixie bywa, będzie pokazywany na całym świecie, to totalnie uważam, że to jest potencjalna przepustka również do ról zagranicznych, bo ta charyzma, ten magnetyzm jest totalnie jakby ponad polski. Ona jest wielkie wow, żeby to bardzo intelektualnie skondensować. No, ja miałam chyba to, co ty, bez względu na to, co sądzimy o serialu, gdzie widzimy jakieś tam jego słabości, ale ja po prostu oglądałam ten serial i myślałam sobie, kto to w ogóle jest? Skąd oni ją wzięli? Co za niesamowita ekranowa obecność. Więc od razu, od pierwszej chwili. Tak. I są te takie teledyskowe wstawki. Ona jest, w jednej jest takiej scenie, taka scena wolności, gdy po prostu nikogo już nie ma w domu, wszyscy gdzieś tam na zakupy i ona zostaje sama i pozwala sobie tańczyć w majtkach i w koszulce. Oczywiście nie może tego robić, bo musi chodzić w długich kieckach. Zakryta, tak. Zakryta. I to jest takie zwierzęce. To jest niesamowite, bo musisz mieć też właśnie ruch. To nie tylko jest śpiew przecież, nie? Niesamowite. I to jest, jak ja oczywiście na to patrzę trochę z przymrużeniem oka na takie, dla mnie to są trochę zapchaj dziury teledyskowe, ale nie w tym przypadku, nie? Że nie. Jakby ta fabuła nie jest przykryta zupełnie, czy nie jest zapchana właśnie takimi scenami. I laska jest świetna i wydaje mi się, że jej bardzo mocno pomaga to, że po prostu nie ma tej słowiańskiej urody. I jak z nią robiłem wywiad, to faktycznie mówiła, że dzięki temu, że ona nie wygląda jak typowa Polka i spotkała się niestety też z jakimiś takimi po prostu uwagami rasistowskimi, mogła lepiej wejść, lepiej zrozumieć Gitę, bo po prostu mogła odnieść to do siebie. I no właśnie, i jakby to po prostu taki miks niesamowity. No dla mnie też bardzo ciekawe jest to, że mimo że Gita to jest postać, która jest w dużym stopniu ofiarą patriarchatu, bardzo takiego przemocowego i dziewczyną, która w teorii jest podawana z rąk do rąk, przeciwko czemu oczywiście się buntuje, to sobie odnotujmy. I pomimo, że historia ta główna to jest historia też romansowa, tak? Ona poznaje chłopaka, zakochują się w sobie, jest to namiętna, pełna po prostu ognia miłość, to ta postać nigdy nie jest uprzedmiotowiona i nawet ta scena tańca w bieliźnie, o której ty wspomniałeś, to w ogóle nie jest nic w stylu mała hot wstawka dla widzów. Popatrzcie sobie, jak się laska wije po prostu tutaj w majteczkach. Tylko to jest totalnie po prostu manifestacja siły. Nie ma takiego momentu, że ona jest uprzedmiotowiona, mimo że całe życie ją próbuje uprzedmiotowić i to jest, uważam, ogromne osiągnięcie. Ani w scenie jakiejś takiej właśnie zmysłowej bardziej, nawet w scenach częściowo rozbieranych w ogóle absolutnie nic takiego się nie dzieje. Coś, na co bym za to bardzo chciała zwrócić uwagę, to, że mówimy o tym, że ten serial opowiada o, już powiedzieliśmy tak, że w cudzysłowie o społeczności romskiej, czy o jakimś wyobrażeniu, czy takim amalgamacie. Natomiast przez to, że akcja jest osadzona w małym miasteczku, do którego wraca Gita, no to też się dowiadujemy trochę o tym miasteczku. No i jak wiemy, w Polsce różni ludzie bardzo lubią znajdować sobie kozły ofiarne i twierdzi, że po prostu antypolska narracja, tak? Ostatnio po raz 40-tysięczny padła tego ofiarą naczelna po prostu antypolka Agnieszka Holland, tak? Która po prostu śmie nie lizać czubka buta obecnej władzy, ale w infamii tych wątków takich niepatriotycznych też jest sporo, bo ten serial podważa takie poczucie wyższości, mam wrażenie, jakie często mamy, właśnie lubiąc się do kogoś porównać, powiedzieć sobie, no, w ogóle dzicz, my to tak nie robimy. No nie, robimy. I powiedziałabym, że relacja na przykład przyjaciółki Gity z jej partnerem jest o wiele bardziej przemocowa,
niż relacje damsko-męskie w obrębie tej filmowej, serialowej, romskiej społeczności, chociaż mówimy o społeczności właśnie aranżowanych małżeństw, wczesnego macierzyństwa, zdecydowanie patriarchalnej społeczności, gdzie mężczyźni mają więcej możliwości tak, i przywilejów. Ale jednak właśnie to bardzo rasistowskie, myślę, że to jest oczywiście kreacja, ale to nie jest przesadzone, jeśli chodzi o intensywność tych emocji, to rasistowskie społeczeństwo. Jak to się tam nazywa ta miejscowość? Biała Góra. Biała Góra. Brzmi jak Białystok. Myślę, że to przypadek, nie sądzę. No, to robi wrażenie, ale to jest bardzo znajome. To jest bardzo znajome i to jest też bardzo o nas. No. Tam jest, właśnie mówiłaś o tej przyjaciółce i to jest Eliska, którą gra dziewczyna, teraz sprawdzę, Aleksandra Grabowska, która jest bardzo dobrze skastowana. I wszyscy są świetnie chemię. Skastowani tutaj, uważam, naprawdę. No generalnie ta jakby szkoła, to liceum, kiedyś mi napisałaś, że widać też zacięcie reżyserki do dokumentu, bo faktycznie bardzo jest to takie bliskie rzeczywistości i mam wrażenie, że absolutnie nieprzesadzone. I tam jest taka scena, którą bardzo, bardzo mi się podoba, bo ten koleś, ten eliski facet, który jest prawicowcem, po prostu takim prawie naziolem, no zmusza ją do seksu. I ona to tłumaczy tym, że odkrywa własną seksualność. A wtedy właśnie Gita mówi, no ciekawe czyją. Znaczy odkrywa seksualność, ciekawe, a ona czyją. I faktycznie tak trochę jest, nie? Że bardzo łatwo te dziewczyny w jakiś sposób ulegają tej takiej przemocy, że ulegają dziewczyny. No jakby ulegamy przemocy po prostu takiej silniejszych od siebie mężczyzn. Ale chciałem jeszcze coś powiedzieć, że nigdy nie jest bezpośrednio powiedziane o tym, że na przykład młodzież brunatnieje, że nie wiem, głosują na Konfederację na przykład. Nie? I to gdzieś jest wszystko tak między słowami po prostu nam podawane. Nigdy bezpośrednio, nigdy nie jest takie, wiesz, musisz troszeczkę domyśleć i dołożyć swojej wiedzy na temat rzeczywistości, a nie, że wiesz, że to jest jakaś taka, że to jest serial o i masz ty po prostu wymienione wszystko. To gdzieś jest po prostu między słowami. No i to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście te ważne tematy są tam poruszone, tak? Ten naczelny temat, czyli no znowu banał, poszukiwanie siebie, nauka stawiania granic, próba określenia, kim jestem bez mojej rodziny, kim jestem z moją rodziną, czym moja rodzina jest dla mnie. No tutaj specyficzny kontekst, bo jakby u Romów powtarzam za Joanną Talewicz, którą cytowała mi też Zofia, że rodzina jest najważniejsza. No ale właśnie bardzo fajnie pokazane są takie polskie konteksty i na przykład ona po powrocie, Gita po powrocie taką swoją ma paczkę, prawda? I to są dzieciaki, które po prostu żyją TikTokiem, mają stylówki, pewnie z lumpa łamane na jakieś tam tania sieciówka, ale tak właściwie idealnie kopiujące jakieś streetowe trendy, które noszą gwiazdy występujące na Coachelli. I powiedziałbyś, no nowocześni, tacy postępowi, prawda, taka elita tej miejscowości. Natomiast kiedy się okazuje, że Gita, która też ukrywała przed nimi, że jest Romką na początku, no powiedziała, że to się spotka z niechęcią, tak, bo Romowie są szykanowani, wskazywani palcami i na pewno nie mogą być fajną, cool dziewczyną. Kiedy się okazuje, że ona nie jest tam Walijką, czy Brazylijką, czy już tam nie pamiętam, co ona Brazylijką, myślisz, że jest Brazylijką z tak. Walii. No to te fajne dzieciaki, takie niby nowoczesne i postępowe, też odsłaniają po prostu właśnie takie brunatne podbrzusze, no ale potem na ich historii możesz zobaczyć, że da się coś z tym zrobić, tak? I że jednak właśnie taki dialog, zrozumienie, jakaś taka próba wbrew temu, co ci narzuca środowisko, otwarcia się na drugiego człowieka i dostrzeżenia w nim czegoś więcej właśnie niż tylko jakieś takie metki, etykietki, że to może zadziałać i że nie działa to w przypadku no właśnie tej takiej grupy, no takiej kibolsko-prawicowej, jakichś narodowców takich spod znaku Bąkiewicza, bo oni
nie chcą rozmawiać, tak? Tak samo jak chcą wpychać różne części swojego ciała partnerkom, a nie szukać razem z nimi, wspólnie odkrywać swoją seksualność, czyli są przemocowi jakby na tej płaszczyźnie związkowej. Tak samo przemocowi są w relacjach z innymi ludźmi, bo jedyne co robią, to po prostu wypluwają jakieś takie ideologiczne bzdury, tak, powtarzane, cytowane i na siłę je naklejają na innych ludzi, oczekując wyłącznie po prostu posłuchu. I są bardzo zdziwieni, kiedy się okazuje, że ktoś może zinterpretować ich słowa w jakiś tam swój sposób, co może doprowadzić do tragedii na przykład, prawda? No, pytanie też, czy właśnie te dzieciaki, które mają lat 16-17 i są jeszcze w liceum, i te dużo starsi już, czy tam kilka lat starsi, którzy już są na studiach, czy właśnie są tymi kibolami, którzy tam również są, wiesz, czy te dzieciaki jeszcze mogą się zreformować? Gdzieś, wiesz, mogą zrobić krok do tyłu i faktycznie to robią, przynajmniej część z nich, bo pewnie kolejnym etapem transformacji jest właśnie Bąkiewicz i koledzy. Coś miałem powiedzieć jeszcze, no właśnie, bo tam jest taka przyjaciółka w tej grupie, która jest chyba najbardziej taka, no pewnie moglibyśmy powiedzieć, że jest najbardziej rasistowsko nastawiona, ale u niej na przykład w dużej mierze chodzi o zazdrość, chodzi ale o to, że ona... o wiśni granej przez Agatę Łabno? Tak, taka blondynka. Z takimi, tak. Tak, no. Że tam wchodzi zazdrość, ale też taka niewypowiedziana queerowość u niej zdecydowanie. I taka niepewność, no bo z czym ona się spotka. I znowu, to nie jest powiedziane tak bezpośrednio nam, to musimy się tego trochę domyśleć. To ona jest incelką? Właśnie pytanie, czy jest, czy nie ma innego wyboru, bo mieszka w Białej Górze. Bo jak przyjeżdża ta osoba z Walii, bo jest taki fajny odcinek, gdzie przyjeżdża grupa dzieciaków z Walii, byłych przyjaciół, czy byłych... No, przyjaciół Gity z Walii. Przyjaciół Gity z Walii. To jest tam taki mini romans właśnie z Wiśnią. No tak, bo jest wśród tych osób właśnie osoba taka, nie wiem, czy to jest osoba niebinarna, czy no w każdym razie osoba totalnie niezdefiniowana. Tak, no, queerowa po prostu. Tak. I to jest ciekawe. I bardzo mi się podobał ten odcinek, też z tego względu, że bo te dzieciaki z tej małej miejscowości już umieją po angielsku się dogadać. I no tak. To nie ma problemu. No jest jeden chłopak, który jest ewidentnie po prostu, no taki, głosuje na Konfederację, bo zaraz będę głosować. No i pierwsze co mówi, jak słyszy, że zwiedzają Dolny Śląsk, że jadą do Wrocławia, pewnie pojadą też do Auschwitz, i on mówi nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, mówi, że nie możecie mówić polskie obozy koncentracyjne, tylko niemieckie, jakby znikąd po prostu. Najwspanialsza scena, śmiałem się jak nie wiem, bo po prostu no tak też trochę jesteśmy przez dzisiejsze media uczeni, nie? No myślę też, że wszyscy mamy doświadczenia, chociaż może niesłusznie zakładam, że wszyscy, na własnej skórze lub z anegdot od znajomych, poznania kogoś, kto jest jakby... płonie po prostu konserwatywnym podejściem do świata i oczywiście czystość zachowa do ślubu i tak dalej, ale potem mówi ci w którymś momencie, że w sumie to on by chętnie z tobą, tylko tak nie mówmy nikomu na przykład. Tak. Więc to, co tam się dzieje, kiedy przyjeżdżają ci znajomi, kiedy w ogóle jakby ten płomień jakiejś takiej namiętnej miłości do życia, który odbity buzuje, tam się przytacza, to wydaje mi się bardzo realistyczne, mimo tej takiej surrealnej momentami konwencji. I też podoba mi się to, że to też jest w ogóle taki inner joke, że księdza gra Julian Świeżewski i że ten ksiądz to jest bardzo fajna postać, bo to jest absolutnie dobry ksiądz, chociaż zastanawiam się, czy według wartości, które zdaje się wyznawać polski kościół, mam tu na myśli krycie przestępców i tak dalej, to byłby dobry ksiądz. No pewnie nie. Ale że nie ma tutaj tak, wiesz, czarno-białe, że jak ksiądz, to wiadomo, że po prostu będzie przeciwnikiem tych dzieciaków, tylko że on jest jedną z niewielu osób,
które naprawdę ich słuchają, są ich ciekawi. Oczywiście używa narzędzi, które mu daje mu posługa i funkcja, którą pełni, które pewnie nie zawsze są adekwatne, ale autentycznie chce dla nich dobrze, chce ich słuchać. Jest mediatorem. Tak. Więc to też jest fajne, że to nie jest taki, wiesz, lewacki serial po prostu, gdzie wszyscy są ze sztancy, wiesz, wycięci i dokładnie wiesz, kto będzie jaki. Tylko że jest tam bardzo dużo nieoczywistości, postać na przykład mamy Violi, która też odkrywa karty, no i przede wszystkim, Boże, ja powiedziałam mamy Violi, a to chyba jest mama Nadii, w sensie... Mama Eliski. Mama Eliski, tak, przepraszam. A ja powiedziałam Violi, bo Viola, czyli mama Gity, grana przez Magdę Czerwińską, to też jest postać, która na początku wydaje się jakaś, a potem się okazuje być całkiem inna i myślę, że to jest fascynująca ewolucja. Tak samo ojciec Marko przecież na początku jest takim po prostu cool daddy. Cool, tak, że pójdziemy sobie na papierosa, pójdziemy sobie wypić piwko, jesteś super tatą, na wszystko ci pozwalam, a później się okazuje po prostu toxic masculinity po prostu na stówę. Tak, ale też muszę ci powiedzieć, że Sebastian Łach w tej roli to też jest sztos absolutny. W ogóle ta trójka główna to jest coś fantastycznego, bo on jest tak hipnotyzujący. On jest, poziomy energetyczne tej głównej trójki, czyli właśnie Zofia, Magdalena i Sebastian, są tak zmaczowane idealnie, że to jest coś niesamowitego. Ja bym jeszcze, w ogóle jest bardzo wielu tutaj wspaniałych romskich aktorów w rolach drugoplanowych, nie tam jakieś epizodziki tam w tle, tylko naprawdę role, ale absolutną królową babcia? Oczywiście jest babcia Tania, czyli Wandara Nikozłowska, no po prostu tak, wspaniała. Poza czar. Tak, bo to jest bardzo fajnie tam zniuansowane, że trudno to nazwać feminizmem oczywiście, ale w jakiś sposób takie delikatne, prokobiece elementy się pojawiają i to właśnie przy okazji takich silnych kobiet jak ona, czy jest wspominana tam jej matka chyba, czy jej babcia, która była taką najmądrzejszą, nie wiem, czy we wsi, czy w tym taborze, czy taką protofeministką romską jakąś. Tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo zapomnę, że polecam poczytać recenzję serialu polskie. A ja nie czytałam specjalnie przed naszym spotkaniem, wiesz? Ale po prostu nawet w takich mediach bym powiedział, no się nie spodziewasz, bardzo łatwo wychodzi po prostu, kto jest za jaką partią polityczną i jakie ma, może nie za partią polityczną, ale jakie ma poglądy. I wydaje mi się, że to jest siła tego serialu, bo to jest pierwszy tak naprawdę polski serial o innej nacji niż Polacy, w sensie czyści Polacy, jeżeli można tak nazwać. Musisz pokazywać, tak. Bo jakby ktoś nie wiedział, po której stronie masz serce i co myślisz o świecie, to by uznał, że właśnie tutaj szerzysz mowę nie, wykluczającą. W cudzysłowie. I faktycznie można wysnuć i później pogooglować nazwiska i wszystko wychodzi. I to ja zrobiłem. I bardzo miałem z tego niezły ubaw. No bo faktycznie można powiedzieć, że ci po prostu na tej prowincji to już sami rasiści, no ale nieprawda. No fajny serial, fajny. Dobrze się to ogląda, 8 odcinków i tak już... Odcinki 1-5 reżyserowała Anna Maliszewska, która z tego co wiem jest też pomysłodawczynią tego formatu, a odcinki 6-8 Kuba Czekaj i wydaje mi się, że jest różnica między tymi odcinkami i też powiedziałabym, że jeśli jedna zła rzecz, to taka lekka zapaść gdzieś tam lekko za połową, co? Ale żeby oddać sprawiedliwość, uważam, że potem już jest dobrze. Ten finał jest mocny. Umarłem przy 5 odcinku i myślałem, że się nie podniosę. Jest tam scena romansowa w otoczeniu kóz. Ale nie taka, jak myślicie. To nie. Ja naprawdę... To jest ten coming of age story, gdzie ja już nie mogę. Ale to nie tylko przy tym serialu, tylko po prostu. Bo ja po prostu nie lubię rzeczy... Nie lubisz jakieś słodziutko. Nie lubię romansów. Ty nie jesteś targetem serii After. Nie. No właśnie. No widzisz, nie. To wiele o tobie mówi i ja to szanuję.
No. Ja jestem targetem Tarantino. Niestety. Czy stety. No dobrze. 40 minut rozmowy o serialu o nastolatkach, to chyba wystarczy. Bo to nie jest serial o nastolatkach, kupę. No nie jest, nie jest. Ma duże, głębokie drugie dno i w tym jego siła. I chciałbym takie seriale widzieć częściej. Ja też uważam, że Infamia zrobiła coś naprawdę wyjątkowego, przynajmniej na naszym gruncie, to znaczy wzięła temat, który się nierozerwalnie dotąd kojarzył z pewną określoną estetyką i z tym, że musi być poważnie i że musi być tak naukowo niemalże. I tak trochę, jak ty powiedziałeś, nudnie, znaczy nie mówię, nie chcę niczego ujmować Drosie Kędzierzawskiej, tak, ale wiesz, o co mi chodzi. I zrobiła z tego po prostu MTV. W tym znaczeniu MTV, jakie nasze pokolenie. Tak. Czyli coś nowoczesnego, coś show, coś widowiskowego, co jest z jednej strony naprawdę cały czas zresearchowane, ma ręce i nogi, jest oderwane od rzeczywistości. My często narzekamy, że coś jest tak oderwane, że zamiast się cieszyć wizją, to masz takie, boże, jak to nie ma sensu, nie? Jakby to jest absurdalne. Tutaj tego drugi nie ma. Drugi sezon Sexify na przykład. Niestety. Tutaj tego nie ma. I właśnie to ugruntowanie i te takie mocno stojące nogi pozwalają fruwać i to są mega ciekawe rejony i jest to jeden z najbardziej kreatywnych seriali, jakie widziałam. Bardzo, 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 bardzo mi się to podobało. A chciałabyś zobaczyć drugi sezon? Chyba nie. Chyba chciałabym, żeby to się tutaj skończyło, bo mam jakieś takie przekonanie, ale to może teraz, że drugi sezon, nie wiem, o czym byłby drugi sezon. Wiesz, co by się mogłoby... Ale właśnie o to chodzi, że dla mnie ta historia jest opowiedziana. Ona została opowiedziana i gdyby miał powstać drugi sezon, to rozumiem to, bo pewnie to by było dla kasy, ale ja bym szczerze mówiąc wolała teraz na przykład się trzymać kciuki, że Magda Czerwińska, Sebastian Łach, czy właśnie Zofia Jastrzębska staną się takimi twarzami na przykład dla jakichś zagranicznych, wiesz, reżyserów castingu po obejrzeniu tego serialu, które oni będą chcieli do siebie, do jakichś super ról i że już wreszcie nie tylko Maciej Musiał będzie występował w międzynarodowych produkcjach Netflixa. Chociaż no, pozdrawiam prawda. Macieja, Maciej jest super. Tak. No. No dobrze, to dziękuję bardzo. Powinniśmy się żegnać rapując, ale myślę, że nikt nie chce tego słyszeć. O, na pewno nie. Także żegnam cię boomersko, starczo. Również, do widzenia. Pa, pa, pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.